Dobry wieczór Państwu. Andrzej, moja żona Beata, a miło widzieć tyle twarzy. Od ponad 2 lat przychodzę na te obiady wraz z żoną. Ostatnio żeśmy kilka opuścili przez naszych chłopaków, ale miło znowu być tutaj. A co ja mogę powiedzieć? Około 5 lat temu, siedząc przy świątecznej kolacji w gronie już, to było po obiedzie rodzinnym, w gronie przyjaciół, znajomych, bardzo późnym wieczorem. Żeśmy sobie siedzieli i przy kolacji gaworzyli o różnych sprawach, różnych po prostu, a gdyby, a dlaczego tak. No i nasi dobrzy przyjaciele zaczęli, po prostu zeszli na rozmowę na temat Boga, na temat Pisma Świętego i opowiedzieli dla nas, jak wygląda piekło z biblijnego punktu widzenia, tak jak to opisywali ewangeliści, tak jak to mówił Jezus. Myśmy tego w zasadzie wcześniej nie wiedzieli, żeśmy nie czytali Pisma Świętego. To było dla nas po prostu szokiem, rewelacją. Ale po około 2 godzinach żeśmy zakończyli całą tą rozmowę, żeśmy się rozstali i poszliśmy do domu. I od tego momentu po prostu spojrzeliśmy z żoną sobie w oczy i wiedzieliśmy, że coś się stało. Wiedzieliśmy, że już nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, aczkolwiek nie wiedzieliśmy, co się stało w tym momencie. No i od tego momentu żeśmy powiedzieli sobie, musimy zacząć głębiej wchodzić w Słowo Boże, czytać, spotykać się z ludźmi, którzy po prostu Słowo Boże znają i którzy czytają. I również sami żeśmy zaczęli czytać. I nie wiedzieliśmy, dlaczego akurat my, dlatego że żeśmy słyszeli o tym, jak Bóg uwalnia ludzi z narkotyków, z alkoholu, z różnych dramatów rodzinnych, bo wiedzieliśmy, że Bóg może zrobić wszystko, bo Bóg jest Bogiem cudów i nie ma ręki ukróconej. Ale my nie widzieliśmy przeznaczenia dla naszego życia, dlatego że żeśmy byli dobrze ustawioną rodziną, dobrym małżeństwem, bez żadnych problemów, bez żadnych nałogów i żeśmy myśleli, dlaczego Bóg interesuje się nami. Po co jest nam Bóg potrzebny, ale Bóg po prostu jest Bogiem miłości i dla Niego zależy na każdym. Zależy, żeby każdy przyszedł pod krzyż i po to, żeby dowiedzieć się tej prawdziwej Ewangelii. I żeśmy zaczęli drążyć i po prostu żeśmy wyznali swoimi ustami, że tak, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem i że my będziemy Jemu służyć. A to wszystko było po to, żeby przygotować nas na resztę naszego życia, na te rzeczy, które się wydarzą później, które się wydarzą jeszcze od dnia dzisiejszego na przyszłość. Ale to, co się wydarzyło przez te 5 lat, opowie moja żona. Właśnie tak jak Andrzej powiedział, ja bym chciała się podzielić tym, co Bóg właśnie zrobił dla mnie, a dla mnie osobiście i również dla naszego małżeństwa. Jaki cud wspaniały stał się w naszym życiu. Zacznę tak mniej więcej od tego, że gdy miałam 15 lat, może 14, żeśmy sobie z koleżanką postanowiły się zabawić i powróżyć sobie, co nas czeka w przyszłości. Chciałyśmy wiedzieć, ile będziemy miały lat, jak wyjdziemy za mąż, a po ile dzieci będziemy miały. I nie pamiętam nawet w zasadzie, co tam ta wróżba powiedziała dla mojej koleżanki, ale dla mnie tak głęboko w sercu pozostało to, że z wróżby wynikało, że ja nigdy nie będę miała dzieci. I to niby taka tylko zabawa była, ale jednak potem przez te wszystkie lata, kiedy dojrzewałam i stawałam się młodą kobietą, to w moim sercu cały czas to było, że ja nie będę nigdy miała dzieci. No i potem już jako młoda kobieta, bardzo młoda, bo jako w wieku 19 lat wyszłam za mąż do Andrzeja. No i przez pierwsze lata małżeństwa oczywiście jeszcze byliśmy bardzo młodzi, więc dzieci nie planowaliśmy sobie, szczęśliwie żyliśmy na imprezy, dyskoteki, takie różne rzeczy. A później w końcu przyszedł taki moment w naszym małżeństwie, że w sercu już ja i on wiedzieliśmy, że już jest czas, żeby mieć dzieci. No więc oczywiście zrobiliśmy sobie wielkie plany, mieliśmy małe mieszkanie, więc zmieniliśmy na większe mieszkanie. Sportowy samochód żeśmy sobie zamienili na samochód 4-drzwiowy, gdzie będą mogły się zmieścić nasze dzieci. No i zaczęliśmy próbować. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i ja nie zachodziłam w ciążę. No ale no normalne, skoro wróżba powiedziała, że ja nie będę miała dzieci, więc ja jestem kobietą bez płonu, więc musimy zgłosić się do lekarza i szukać pomocy z tej strony.
i zgłosiliśmy się do lekarza, zaczęły się wszystkie nasze badania, ja, mąż. I lekarz był zdziwiony, bo nie mógł znaleźć przyczyny, dlaczego ja nie zachodzę w ciążę. Wszystkie badania wychodziły bardzo dobrze, pozytywnie, wszystko bardzo dobrze wyglądało, a ja mimo wszystko nie mogłam zajść w ciążę. I w tym czasie mniej więcej właśnie stało się to, co już Andrzej powiedział, że poznaliśmy Boga, że ludzi, którzy nakierowali nas na Pismo Święte, zaczęliśmy czytać Pismo Święte, że Bóg czyni cuda. I żeśmy zaczęli się modlić wtedy o dziecko. I w końcu po paru miesiącach stało się, że ja byłam w ciąży. Dostaliśmy pozytywny wynik, że jestem w ciąży. Radość oczywiście była niesamowita, ale na początku drugiego miesiąca z wielkim bólem i z krwotokiem pojechaliśmy do szpitala. I okazało się, że ciąża była pozamaciczna, a zniszczyła mój jajowód, musiałam mieć operację. I po tej ciąży, dlatego że przeszłam tyle miesięcy wyczekiwania i tego, że byłam taka szczęśliwa, że w końcu to dziecko będę miała i je straciłam, załamałam się i powiedziałam, koniec, ja więcej do lekarza nie idę. Jeżeli jest Bóg, to my zdajemy się tylko na Boga, będziemy dalej się modlili i czekamy, dalej próbowaliśmy. To było tak mniej więcej w kwietniu i w grudniu ponownie byłam w ciąży. I to stało się tak, że dzień przed Wigilią pojechałam do lekarza i lekarz właśnie dał mi wynik pozytywny, że jestem w ciąży. Ale w Wigilii oczywiście wszyscy żeśmy celebrowali to, że jestem w ciąży. Ale na nowy rok leżałam już w łóżku po operacji, ponieważ druga ciąża zniszczyła drugi jajowód. I znowu straciłam następne dziecko. Ale w tym momencie chcę powiedzieć to, że mimo takiej tragedii, która w tym momencie wydarzyła się w moim życiu, ja wiedziałam, że jest Bóg. I ja mimo to, że to przechodziłam i bo serce bolało, to ja mimo wszystko dalej się modliłam, dalej uczałam. I takim znakiem nawet od Boga było dla mnie to, że ja w czasie tych operacji, przed operacją i później po operacji, ja cały czas miałam taki wspaniały pokój w sercu. Nawet pamiętam, jak moja mama zapytała się pielęgniarki, czy jakieś leko na nich udało, że ja się śmieję, że ja jestem taka szczęśliwa, że ja nie płaczę, że przecież straciłam znowu następne dziecko. A ja byłam szczęśliwa i miałam pokój w sercu. I nawet córeczka mojej siostry, ona wtedy miała 6 lat, nawet Bóg ją użył. Ona do mnie przybiegła i powiedziała, Barka, wiesz co, ja się modliłam o ciebie i Pan Bóg mi powiedział, że ty będziesz miała dziecko. I to było dla mnie obietnicą taką i w tej stronie, i w czasie modlitw, które żeśmy zanosili do Boga, i ludzie, którzy o nas się modlili, przychodzili do nas i mówili, że takie potwierdzenie od Boga mieli, że my będziemy mieli dziecko. I myśmy cały czas właśnie z tym trwali. A co jeszcze chcę powiedzieć, to, że ja miałam taki charakter, że ja muszę mieć wszystko to, co chcę zaraz i w tej chwili, prawda? No i dlatego, że ja taka byłam, że chcę mieć zaraz wszystko i teraz, to w grudniu już właśnie straciłam tą drugą ciążę, postanowiłam znowu udać się do lekarza. No bo skoro naturalna ta droga została zamknięta, prawda, straciłam dalej powody, inaczej nie mogę zajść w ciążę, no dobrze, pójdziemy znowu do lekarza. Był grudzień, a ja w lutym poddałam się pod zabieg in vitro. Mój organizm nie był na to gotowy. Ale ja tak, no, postanowiłam modlić się jeszcze raz do Boga, zobaczyć, co Bóg na ten temat powie, czy rzeczywiście powinniśmy się udać na ten zabieg i czy podać się temu, bo to zabieg jest bardzo kosztowny i powiem, że nie za bardzo przyjemny. I modliłam się, ale wiecie, ja się modliłam tylko dla pozoru. Bo ja decyzję już miałam podjętą w swoim sercu. Nie było ważne, czy pastor, który się z nami modlił, powie, że Bóg nie chce, żebyśmy to robili, czy ktokolwiek inny, czy w sercu będę wiedziała, że Bóg nie chce, żebyśmy to robili. Ja miałam tę decyzję po prostu podjętą i nie zważając na Boga, nie zważając na męża, nie zważając na rodzinę, na nikogo. Ja po prostu poszłam. I wszystko przebiegało tak wspaniale z tym zabiegiem. A jednak po 2 tygodniach po zabiegu lekarz zadzwonił i powiedział, że no niestety nie jesteś w ciąży. I to był szok dla mnie i dla lekarza, bo wyniki naprawdę były niesamowite. I po tym zabiegu zaraz żeśmy postanowili
poprosić o modlitwę naszego pastora i z żoną, oni się o nas modlili. Ja byłam właśnie dlatego, że byłam taka niecierpliwa. Bóg chyba chciał mnie czegoś nauczyć, bo powiedział, musisz poczekać jeszcze rok. Twój organizm musi odpocząć i to jest czas dla ciebie, że musisz mnie poznać, musisz się czegoś nauczyć. Minął rok i żeśmy zgłosili się ponownie do modlitwy i żeśmy dostali potwierdzenie, że już jest czas, że teraz powinniśmy już mieć dziecko. I ja byłam taka szczęśliwa i zadowolona i myślałam, że teraz natychmiast już stanie się cud w moim życiu, pójdę do lekarza i powie, że jesteś w ciąży w jakiś cudowny sposób, a Bóg mówi, ponownie musisz iść na ten zabieg. Znowu nieprzyjemny naprawdę zabieg i kosztowny, tak jak już powiedziałam. A że raz potem podjęłam taką decyzję sama, że nie zważałam na Boga, nie zważałam na opinię niczyją. Powiedziałam, że więcej już tego nie zrobię. I postanowiliśmy wszystko tak przemyśleć, przemodlić się, jeszcze raz odpocząć. Nawet pojechaliśmy do Polski sobie. W Polsce przez parę miesięcy, nie przez parę miesięcy, przepraszam, przez parę tygodni żeśmy odpoczęli. I tuż przed wyjazdem z Polski z powrotem do Kanady, poszliśmy do kościoła tam w Polsce i taki misjonarz był, podszedł do nas, modlił się z nami i potwierdził nam, że rzeczywiście to już jest czas. Byliśmy szczęśliwi, zadowoleni, wróciliśmy z powrotem do Kanady. Podaliśmy się ponownie pod ten zabieg. I ja wiem, że przez ten cały czas Bóg był ze mną, przez te wszystkie doświadczenia, które mnie przeprowadzał. On był ze mną i prowadził mnie i tylko dlatego, że on mnie prowadził, to ja ponownie postanowiłam podać się pod ten zabieg. I parę minut po tym, jak żeśmy wyszli już, ja leżałam na łóżku i taka pani obok mnie leżała też. I ja pamiętam słowa, które powiedziałam do mojego męża. Mówię, wiesz, ta pani nie wie, czy ona jest w ciąży, ale ja wiem, że ja jestem. Ja nie miałam możliwości jeszcze wiedzieć, bo to było dosłownie minuty, a potrzeba dwa tygodnie, żeby się dowiedzieć, czy jesteś w ciąży. I ja już dla niego powiedziałam, że ja jestem w ciąży. I w tym momencie właśnie całkowicie znikł ten lęk z przeszłości, który ja miałam, że ja nigdy nie będę miała dziecka, to całkowicie. I od razu zapomniałam już o tej wróżbie, że kiedykolwiek coś takiego się stało. Ja wiedziałam, że ja jestem w ciąży. Ale Bóg dalej mnie doświadczał, dalej uczył cierpliwości, dalej uczył tego, jak na nim polegać. Kiedy się podał po ten zabieg in vitro, to jest szansa takiego szoku, dlatego że jest tam bardzo silna stymulacja hormonalna i jest taki skutek uboczny, że w jamie brzusznej może pojawić się woda. I lekarze dają 3 miesiące na to, żeby ta woda ustąpiła. Ja właśnie tą wodę miałam. To był taki dosyć silny ból, nie można było chodzić, trzeba było cały czas leżeć, nie można było się wyprostować. Ale modliliśmy się z mężem i ta woda ustąpiła po 3 tygodniach. Nie po 3 miesiącach, ale po 3 tygodniach. I udaliśmy się z mężem na USG. Co się okazało, że myśmy stracili dwójkę dzieci, prawda? Byliśmy w ciąży. Byłam dwa razy w ciąży i dwa razy straciłam dzieci. I USG pokazało, że nie będę miała jedno dziecko, tylko dwoje. To w ciąży bliźniaczami. I to był taki wspaniały cud właśnie w naszym życiu, który Bóg uczynił. To, co straciliśmy, on oddał z powrotem. Ciąża przebiegała wspaniale, wszystko było dobrze. Czułam się wspaniale, nawet nie miałam żadnych takich dolegliwości typowych w ciąży. Ale 10 tygodni przed terminem w nocy się obudziłam i odeszła mi woda. I musieliśmy jechać do szpitala, bo oczywiście rozpoczął się poród przedwczesny. I znowu chcę tutaj podkreślić, że znowu Bóg był ze mną, że On mnie nigdy nie opuścił. Bo ja do szpitala jechałam z niesamowitym pokojem. Nawet moja siostra przyjechała nad ranem do szpitala. Ona płakała, patrzyła na mnie, a ja się śmiałam. Bo ja wiedziałam, że Bóg jest ze mną i wszystko będzie dobrze. I wiecie, to 10 tygodni przed terminem, jak dziecko się rodzi, to nie jest takie proste, że on zaraz sobie pójdzie do domu, prawda, i wszystko jest ładnie. Oni musieli leżeć w inkubatorkach, byli pod tlenem. A co było jeszcze takie ciekawe, że kiedy oni się urodzili, to jeden z takich głównych szpitali w Toronto, który przyjmuje takie dzieciątka za wcześnie urodzone, był zamknięty i drugi był tak przepełniony,
że po prostu nie, oni nie byli w stanie moimi dziećmi się zająć. I się okazało, że oni muszą jechać do Buffalo. I taka podróż karetką, bo zazwyczaj dzieci są przewożone karetką, nie jest za bardzo bezpieczna dla dzieci. I później nawet się dowiedziałam, że pielęgniarka powiedziała, że oni mogą nie przeżyć tej podróży. Jest helikopter, ale ten helikopter jest tylko jeden na cały rejon i bardzo ciężko jest go znaleźć. Potem jest tak, że się dzwoni, potrzebujemy helikopter i już zaraz helikopter przylatuje, dzieci zabiera. A ja tylko się znalazłam. I moje dzieci były zawiezione do Buffalo helikopterem. I żeśmy tam właśnie z nimi byli w Buffalo przez tydzień czasu. Żeśmy tam mieszkali razem z nimi, a później już tylko przez tydzień do nich dojeżdżali, mocno byli 2 tygodnie. Wrócili tutaj potem z powrotem do Mississippi. I oni, jeszcze takie różne były problemy, które jeden Benjaminek był bardzo zdrowy, wszystko było dobrze, a Danielek miał troszeczkę problemów. I Bóg nas przez... Ja właśnie chcę tylko podkreślić to, nie te problemy, które Danielek przechodził, które te doświadczenia, które myśmy przechodzili, tylko chcę podkreślić to, że cały czas w tym wszystkim był z nami Bóg. I że właśnie dopiero teraz, kiedy oni już mają 20 miesięcy, ja widzę i wiem, że wtedy oni naprawdę mogli nie przeżyć. Oni mogli umrzeć. A Bóg ich zachował i nas przeprowadził przez to doświadczenie z takim pokojem w sercu, z taką miłością do Niego. I myśmy w tym czasie Jego poznali. I ja chcę powiedzieć tylko właśnie to, że dzięki Niemu, że tylko dlatego, że Bóg żyje, że Jezus żyje, nasze dzieci żyją i to. Amen.